Widzieliście, jak fajny może być nawet krótki program? Pewnie cieszycie się na dalszy ciąg tego kursu w Khan Academy. Zaraz zobaczycie, czego możecie się spodziewać. Będziemy wprowadzać nowe pojęcia za pomocą omówień. Po lewej stronie będziemy pisać program, a po prawej zobaczymy efekt zmieniający się wraz z poleceniami. Będziemy omawiać to, co piszemy, więc pamiętajcie o słuchawkach lub głośnikach. Omówienie włączycie, klikając play. Aby przerwać i coś przemyśleć, klikacie pause. Sami możecie zmienić coś w programie i zobaczyć efekt. Na przykład, wyobrażam sobie, że Winston to kosmita z planety istot o fioletowych twarzach. Powinien mieć wielkie oczy, jak mucha. Ale programowanie to nie tylko wkuwanie wykładów. Najbardziej cieszą nas poszukiwania i kreatywność. Jeśli obudzicie się w środku nocy z pomysłem na nowy program, zalogujcie się i kliknijcie New program. Pojawi się pusty edytor z wolnym obszarem. Wasz programistyczny plac zabaw. Nie trzeba pamiętać wszystkiego. Zerkniecie do dokumentacji i już. No tak. Chcę narysować elipsę, więc skorzystam z funkcji rysowania. Przejdziemy tutaj. I wprowadzimy parę zmiennych. Oby się udało. O! Jest kłopot! Mysz X niezdefiniowana. No dobrze, w porządku? To miała być mysz Y. I już działa. O to chodzi. Można popełniać błędy. Powinniście się mylić. My, programiści, robimy to stale. Wciąż coś psujemy, popełniamy błędy i uczymy się na nich. Kiedy napiszę swój nowy, wspaniały program i będę z niego zadowolona, mogę go zapisać. I nadać mu ładną opisową nazwę na przykład rysunek z kółeczek albo Pan, rysunek z kółeczek. Zapiszę program, a inni będą mogli go znaleźć. Kreatywność to nie tylko tworzenie nowych rzeczy, ale też rozwijanie istniejących w nowych kierunkach. To rozwinięcie, po angielsku spin-off. Zapisałam program i mogę go modyfikować. Jeśli uznam, że nowa wersja jest inna, mogę ją zapisać jako spin-off. Oto pan duży rysunek z kółeczek. Własne programy to nie wszystko. Możecie przekształcać też cudze. Ułatwiliśmy Wam znajdowanie programów. Przeglądajcie działy Hot, Spotlight, Top i Recent. Ja spędzam piątkowe wieczory przeglądając Khan Academy. Znajduję świetne rzeczy, na które sama bym nie wpadła. Niektórzy opracowują gry, na przykład Doodle Jump. Graliście w to na komórce? O, błęd. Ktoś zrobił wersję tutaj i... Kurczę. No dobrze, o, już w prawie, a. Dobrze, no dobrze, później pogram. Ludzie tworzą symulacje. Jeśli ciekawi was działanie wahadła na przykład na lekcji fizyki, znacznie weselej będzie skorzystać z symulacji. Możecie też pozmieniać rozmaite elementy i zobaczyć, jak różne zmienne wpływają na ruch wahadła. Niektórzy rysują na przykład postaci i sprzęty z kreskówek. Mój faworyt to TARDIS z Doktora Hu. Jeśli jeszcze nie oglądacie Doktora Hu, to zacznijcie, bo jak widać w programach i rozwinięciach w Khan Academy jest świetny. Ludzie zamieszczają wykresy, nawet animowane. Niektórzy robią niesamowite animacje, takie jak ta. Mogłabym patrzeć godzinami, jak zahipnotyzowana. To jasne, że innym też się to podobało, skoro zrobili te wszystkie spin-offy. Jeśli program Wam odpowiada, pomajstrujcie przy nim. Powiedzcie, zmodyfikuję to i to, a może jeszcze to. Jak wszystko się zmieni? Z początku nie wszystko zrozumiecie. Ale im więcej prób i zabaw poleceniami, tym lepiej to czujecie i może wymyślicie nową wersję, którą uznacie za świetną. Zapiszcie ją jako spin-off i powiedzcie, super. To moja wersja really cool programu Hipnozyk. Inni ludzie też do niej dotrą. A może chcecie zadać pytanie? Może nie rozumiecie, jak coś działa? Przejdźcie do panelu pytań i powiedzcie na przykład. Dlaczego zacząłeś zmienne od i? Pracujesz w Apple? Zadajcie pytanie. Może twórca programu odpowie. A jeśli sami określicie problem i znajdziecie rozwiązanie, podajcie je, mówiąc: Hej, Dasie! Tak to zrobiłem. Wiele razy odpowiecie linkiem do innego panelu, gdzie odpowiedzieliście na to pytanie. A jeśli chcecie coś pochwalić, wycofać się lub udzielić wskazówki, idźcie do panelu Tips and Feedback i napiszcie. No, no, to najlepsza rzecz, jaką dziś widziałem. Twórca programu ucieszy się z komplementu. W programowaniu wspaniałe jest to, że możecie przedstawiać swoje dzieła nie wiedząc, kto je znajdzie. I kto się dzięki Wam ucieszy, bo znalazł coś pomysłowego. Chcemy stworzyć grupę osób uczących się od siebie nawzajem i dzielących się swoimi programami. Bardzo to w związku z programowaniem lubimy. Z początku będzie trudno, a wasze pierwsze programy będą skromne, ale stopniowo zaczniecie robić coraz więcej, aż uświadomicie sobie, że w programowaniu możliwe jest prawie wszystko.